Rząd, proszę państwa, powołał nowy rodzaj wojsk. To Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Jakie są jego zadania i cele? O tym już teraz rozmawiam z dowódcą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generałem brygady Karolem Molendą, jednocześnie dyrektorem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy wszystkie, może zacznę tak troszkę nietypowo, ale czy wszystkie rozmowy szefa tak ważnego segmentu polskiego wojska, jak właśnie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, są, myśli pan, nagrywane przez służby innych państw? Czy mają taką możliwość w ogóle? Znaczy to dzisiejsze w radiu pewnie tak. Natomiast ufam, że te wszystkie moje służbowe na pewno nie, bo do tego się zabezpieczamy. A swoją? Wiadomo, w radę na pewno nasi sąsiedzi i nie tylko próbują rozpoznawać nasze metody działania, czy nasze narzędzia, czy nasze procedury, które dysponujemy, tak. I to, co jest ogólnie dostępne, pewnie śledzą i sobie analizują. Natomiast my też wiemy, czym możemy się dzielić z opinią publiczną. Tak, oczywiście. Założenia, ale panie generale, teraz, jak przed chwilą mówiłem na antenie, trwa właśnie prawdopodobnie telekonferencja Joe Bidena, w której uczestniczy również nasz prezydent Andrzej Duda. Czy to pana ludzie zabezpieczają jakby od strony technologicznej te rozmowy na przykład? Tak, nie, żebyśmy sobie wyobrazili. Przypuszczam, że odpowiednie służby. Jeszcze są inne służby. Dobrze. Panie generale, gratuluję w ogóle nowej nominacji na dowódcę nowej struktury wojskowej. Pewnie nie ujawni nam pan, ilu ludzi ma pan do dyspozycji, choć gdzieś wyczytałem, że to nawet kilka tysięcy może być, ale już o ich kompetencjach chyba może pan coś powiedzieć, prawda? Znaczy faktycznie w tym tygodniu zostało ogłoszone powołanie dowództwa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. To kończy pewien etap, który się rozpoczął w 2019 roku, kiedy zaczęliśmy przygotowywać się do sformowania takiego komponentu. Natomiast faktycznie nie dzielimy się ilością tych żołnierzy, ale to też wynika z tego faktu, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są specyficzną jednostką, specyficznym komponentem, gdyż tutaj nie liczy się tak naprawdę ilość jak pozostałych rodzajów sił zbrojnych, ale jakość, intelekt tych osób i tych żołnierzy. Natomiast to, czym się dzielimy, to faktycznie w ramach struktur, które podlegają pode mnie jako poddyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, zarazem dowódcy, no to jest ponad 6 tysięcy żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, więc ale zakres odpowiedzialności też jest ogromny. A jakie są ich kompetencje? Jakich pan ma ludzi? Znaczy to możemy podzielić tutaj, bo jeżeli przypomnimy sobie, albo spróbuję przypomnieć, jak się budowały nasze kompetencje na przestrzeni ostatnich lat, to tak naprawdę zainaugurowany został w 2019 roku program Cyber Military. W ramach tego programu rozpoczęliśmy pewne procesy, pewne projekty dotyczące cyberbezpieczeństwa w resorcie obrony narodowej, a skupiliśmy się na czterech filarach. Pierwszym właśnie to była konsolidacja i budowa struktur związanych z cyberbezpieczeństwem. Zauważyliśmy, że w resorcie obrony narodowej są jednostki, są komórki, które zajmują się informatyką, kryptologią, cyberbezpieczeństwem, natomiast one były rozproszone w różnych miejscach, w różnej odpowiedzialności, więc dlatego powstało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, by skonsolidować pod jednym razem. Którego pan był dyrektorem, czy tam jest? Którego dostałem, tak, oprócz tego, że dostałem ten przywilej i funkcję bycia pełnomocnikiem do spraw utworzenia wojsk, jednocześnie powołano mnie na dyrektora tej komórki i otrzymałem zadanie skonsolidowania tych zasobów i to się udało w 2019 roku, ale skupiliśmy się również właśnie na edukacji, szkoleniu i treningach tych osób. Oczywiście nabór jest cały czas w sposób ciągły do nas realizowany i te osoby, które dołączają do naszych zespołów, podlegają odpowiednim szkoleniom, treningom, tak by posiadać jak najlepsze kompetencje. Równocześnie dbaliśmy o to, o współpracę międzynarodową, wybudowanie naszej silnej pozycji międzynarodowej, ale też podnoszenie poziomu bezpieczeństwa naszych systemów i sieci resortu obrony nowe. Bardzo dużo rzeczy się udało zrealizować w ramach tego programu cyber.pl. Zachęcam do właśnie odwiedzenia strony pod tym samym adresem, bo tam przedstawiamy to, co możemy właśnie w ramach tych jawnych informacji, te projekty, które zrealizowaliśmy. Natomiast faktycznie teraz po trzech latach zakończyliśmy ten program właśnie powołaniem tego dowództwa i jednostek poziomu taktycznego, które za te działania będą odpowiadały. I tutaj pragnę podkreślić, czym się różni Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni od Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, bo to są dwie różne jakby instytucje. Jeżeli wspomnimy o Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, to jest to centrum kompetencyjne. Tutaj służą żołnierze, ale pracują głównie też eksperci, pracownicy cywilni. Główne zadanie tutaj to tak trochę się chwalimy, cyfrowe serce armii, bo wszystkie systemy resortu obrony narodowej, wszystkie sieci są przez nas
pozyskiwane, utrzymywane, odpowiadamy za różne sieci, różnych klauzul, monitorujemy bezpieczeństwo w tych, ale również administrujemy tymi sieciami. Odpowiadamy za wszystkie algorytmy kryptograficzne, za budowanie urządzeń kryptograficznych, więc jakby pełne, duże spektrum działań, jeżeli chodzi o Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Natomiast Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są obok, to jest typowo wojskowa struktura, której główne zadania, tak naprawdę są trzy główne zadania. Z jednej strony to jest Defense Cyber Operation, czyli działania defensywne obronne. Kolejne zadanie to jest rozpoznanie zarówno przeciwnika, jak i jego infrastruktury. No i trzeci typ działań to działania ofensywne, czyli nasz miecz. Jeżeli by była taka potrzeba, żeby wykorzystać ten typ działań, no to też, żebyśmy byli gotowi do działania. Mhm. Więc to trochę się tak różni, natomiast przyjęliśmy model trochę amerykański, zresztą bardzo dużo korzystaliśmy z doświadczeń naszych partnerów zagranicznych, z tym wojsk amerykańskich, z doświadczeń Cybercomu amerykańskiego, który wcześniej rozpoczął ten proces. My porozumienie o współpracy zawarliśmy właśnie w 2019 roku i przy ich dość dużej zaangażowaniu, wskazywaniu pewnych lekcji, które oni wypracowali przez swoje lata budowania swoich kompetencji, my przyjęliśmy podobny wzór, czyli zarazem dyrektor NCBC jest dowódcą cyber, dowódcą komponentu cyber, tak by była jednoosobowa odpowiedzialność za tą domenę. Tak? Ja, wie pan generał, dlaczego pytałem o te czy ma pan kompetentnych ludzi, no bo to jest jednak bardzo istotne, to jest taka przestrzeń, prawda, dzisiaj w współczesnym świecie, że tutaj bez ekspertów, a w kontekście kryptologów i naszej tutaj poznańskiej historii, prawda, tak. Z znanymi nazwiskami Rejewskiego, Zygalskiego czy Różyckiego, no to tym bardziej jestem właśnie tego ciekawy, czy to są pracownicy na miarę tutaj naszych poznaniaków. No to tego publicznie nie będę mówił, natomiast powiem naprawdę jestem dumny z moich oficerów, którzy podoficerów, a także żołnierzy szeregowych, którzy służą w tym. Panie generale, pan Mariusz, minister Mariusz Błaszczak mówił tak, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w XXI wieku ataki cybernetyczne stały się jednym z narzędzi agresywnej polityki między innymi naszego sąsiada, dlatego te zdolności dla Wojska Polskiego mają charakter fundamentalny, kluczowy. No to ja chciałem zapytać, dlaczego to cyberbezpieczeństwo jest tak ważne, na ile właśnie jesteśmy gotowi odpierać ataki takich hakerów, którzy ponoć byli w stanie nawet wpływać na wybory w Stanach Zjednoczonych? No to myślę, że chociażby fakt, że od nas nie słychać, to świadczy, że dobrze działamy. Zresztą, czyli czym ciszej, tym lepiej, tak? Mówi pan? Jeżeli tutaj nasza praca jest niezauważalna, to znaczy, że dobrze działamy, dlatego że nie ma tych ataków, te ataki nie przechodzą, tak? Bardzo dużo czasu spędziliśmy na tym, poświęciliśmy, żeby kompetencje naszych zasobów, ale też dojrzałość instytucji w zakresie cyberbezpieczeństwa, pewna kultura w ogóle organizacyjna się zmieniła, tak by bezpieczeństwo było na odpowiednim poziomie i te próby oczywiście są. Niemniej jednak na chwilę obecną dość dobrze sobie z nimi radzimy. Przez to o nas nie słychać. Dobra. Moi żołnierze są pokrzywdzeni, co prawda, bo zawsze o tych sukcesach niektórych mogą się chwalić. My się nie możemy chwalić tymi sukcesami. To prawda. A jak wygląda wasze zaplecze technologiczne? Czy pracujecie na najnowocześniejszym sprzęcie, czy musicie jednak czekać na jakieś rozstrzygnięcia, przetargów i tak dalej? Powiem, że też tutaj to był jeden z takich procesów, w którym dość mocno zmieniliśmy na przestrzeni ostatnich lat, bo faktycznie jako jednostka wojskowa w przeszłości podchodziliśmy pod całkowicie inne procesy. Natomiast no, też zauważyliśmy, że nie możemy tyle czekać na sprzęt, jak na przykład jak pozostałe rodzaje sił zbrojnych. To moje pytanie właśnie. Dlatego mamy całkowicie zmieniony inny proces pozyskiwania sprzętu i w tym momencie oczywiście podlegamy pewnym standardom prawie zamówień publicznych w niektórych aspektach. Natomiast mamy swoją dedykowaną jednostkę, która odpowiada za zakup całego sprzętu na nasze potrzeby i to jest realizowane dość sprawnie. Myślę, że moi żołnierze są zadowoleni z tego, na jakim sprzęcie mogą służyć, zwłaszcza, że no faktycznie Resort Obrony Narodowej dysponuje odpowiednim zapleczem też finansowym, żeby zapewnić najlepszy sprzęt swoim żołnierzom. Panie generale, a macie jakąś wiedzę na temat swojego odpowiednika, choćby w rosyjskiej armii?
To bym powiedział pomidor. Rozumiem. W tym momencie, natomiast faktycznie, tak jak mówiłem, jedno z naszych zadań to jest rozpoznawanie potencjalnego naszego przeciwnika, jego infrastruktury, więc to też jest, nie, jest to w naszym zakresie odpowiedzialności. Jasne. Bardzo panu dziękuję, panie generale, za znaleziony czas i podzielenie się chociaż tym, co wolno. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Dobrego wieczoru, udanego weekendu. Dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, generał brygady Karol Molenda, jednocześnie dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.